Szczęść Boże, witajcie. Mam dzisiaj niedzielę, 23 października. Posłuchajcie się fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Dzisiaj moją uwagę w tej Ewangelii zwraca fakt, do kogo Jezus kieruje tę przypowieść. On kieruje ją m.in. do tych, którzy pogardzają innymi ludźmi. Mamy w tej Ewangelii przykład pogardy ludzi niewierzących wobec ludzi religijnych. Być może jesteś tym człowiekiem, który gardzi pobożnymi. Gardzi ludźmi religijnymi, który uważa, że każdy, kto wierzy w Boga, albo każdy, kto jest w Kościele, jest nienormalny. Uważaj. Bo ten rodzaj pogardy straszliwie pustoszy wewnętrznie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.